Was, kochani, wszystkich tutaj w Sączy, w Żeradowie, którzy będą tam nas oglądać i już się przyłączają, i wszystkich innych, którzy powolutku pewnie będą dołączać do nas przez Polski, czy też gdzieś indziej. Niech Was Bóg błogosławi, niech to będzie dobry, spokojny dzień. Przed nami 8 tydzień tego niezwykłego czasu, wyjątkowego czasu, który wierzę, Bóg nam dał jako taki szczególny dar. I myślę, że będzie tak, tak sobie myślę, że będzie tak, że za jakiś czas może nawet zatęsknimy za tym czasem. Takim czasem, kiedy właśnie mamy na niektóre rzeczy czas, na które nigdy nie mieliśmy czasu. To jest taki szczególny dar od Pana. Dla niektórych przynajmniej, którzy mogą być w domu, nie być tak zabiegani, troszkę odpocząć, troszkę się oderwać od tych codziennych spraw, codziennej bieganiny i skupić się bardziej na Panu Bogu. Chciałbym rozpocząć psalmem 103. Iwonka Jagielska mi przysłała ten psalm. Te pierwsze wersety tego psalmu są tak niezwykłe, tak wyjątkowe, dlatego że mówią o rzeczach, które dotyczą każdego z nas, wypowiadają błogosławieństwo nad naszym życiem, nad tak ważnymi dziedzinami naszego życia. Posłuchajcie. Psalm Dawida. Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze Jego święte imię. Błogosław duszo moja Jahwe, to akurat jest oryginał, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pomyśl dzisiaj o jednej rzeczy, za którą jesteś Bogu wdzięczny. Nie zapominaj o tym. On, jakie to jest ważne, On przebacza wszystkie Twoje winy. Przebacza. Nie tylko przebaczył, ale przebacza. On uzdrawia wszystkie Twoje choroby. Niesamowita deklaracja. Niesamowita Boża obietnica. On wyzwala Twoje życie od zguby. Jeszua, ratunek, Zbawiciel, to imię, które jest symbolem, które jest znakiem Bożego ratunku. On otacza Cię miłosierdziem i wielką swoją litością. On nasyca dobrem Twoje życie i odnawia Twoją młodość jako orła. Panie, chcemy Ci dzisiaj dziękować za to, że właśnie taki jesteś, że tak się objawiłeś w Starym Testamencie. Już w Starym Testamencie objawiałeś się Izraelowi jako Bóg dobry. Psalmy tak często to powtarzają, że jesteś dobry, a łaska Twoja trwa na wieki. Panie, prosimy Cię, abyś dzisiaj na nowo, jeszcze raz nas objął swoją miłością, swoją dobrocią. Abyśmy, Panie, zachwyceni Tobą, mogli spędzić dzisiaj ten czas razem, choć w oddaleniu, ale razem przed Tobą, wielbiąc Ciebie, patrząc w Twoją twarz, oddając Ci chwałę i cześć, Boże, za to, jak się objawiłeś nam. Za to właśnie, jaka jest Twoja natura, a ta natura jest taka, że powiedziałeś aż, że jesteś miłością. Nie tylko, że kochasz, ale że jesteś miłością. Panie, nie chcemy tego w żaden sposób jakoś lekko traktować. Panie, chcemy być wdzięczni za to. Chcemy z tej wdzięczności robić wszystko, aby się Tobie podobać. Aby Twoja sprawiedliwość i świętość mogła też objawiać się nad nami, Panie. Przynosimy Tobie nasze pieśni, przynosimy Tobie nasze modlitwy teraz. Chcemy Cię błogosławić, chcemy Cię wywyższyć, Panie. Oddajemy Tobie, żywemu, wspaniałemu, dobremu, sprawiedliwemu i świętemu Bogu chwałę. Halleluja. Panie mój, przychodzę dziś, moje
moje serce skruszone w siebie. Skłaniam się przed Twoim świętym tronem.
Trzeba wypalenia, tak jak Mojżesza, Abrahama, Dawida, Pawła.
potrzeba tego procesu, aby Bóg nas uświęcił, to znaczy doprowadził do czystości dla siebie. Więc jak śpiewamy, uświęć mnie, jak śpiewamy, Abba, Ojcze, należy do Ciebie, to też to jest nasza deklaracja. Panie, chcemy, żeby to była też nasza deklaracja. Jesteśmy gotowi, Panie, aby Twoja wola wypełniła się w naszym życiu. Nie ma znaczenia, czy nam się to będzie tak bardzo podobać, czy nie. Ale chcemy modlić się tak jak Jezus. Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech Twoja wola wypełni się w naszym życiu. Tu i teraz, jutro i pojutrze, w naszym kraju, w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych zakładach pracy. Niezależnie od okoliczności, a może właśnie szczególnie wtedy, kiedy okoliczności są takie, jak dzisiaj są. Panie, użyj nas, uświęć nas, poprowadź nas, wypal nas, abyśmy byli Twoim głosem dla tego świata. Tak, Boże, dzięki, że możemy do Ciebie śpiewać, Abba, Ojcze, kochany tatusiu. Zaśpiewać teraz, możemy zaśpiewać. Ale przyjaciela mam. Ale co pociężył, wziął jego ramię.
mówić o kilka spraw. Proszę, byście dołączali się do tych rzeczy, które będę wymieniał, o których się mówimy. Modlimy się o Mateusza Frisa. Chcemy się modlić o jego kręgosłup. Panie, składamy to w Twoje ręce. Wierzymy, że Ty jesteś Jahwe Rafa. Panie, Ty widziałeś, jak ze starszymi modliliśmy się z olejem. I Panie, dziękuję Ci za to, że jego życie, gdy oddał je Tobie, jest w Twoich rękach, Panie. Możemy być pewni, możemy być spokojni. On może być spokojny i pewny tego. Mateusz, chcę Ci powiedzieć imię Pańskie. Możesz być spokojny. Nic Ci się nie stanie bez woli Bożej. Modlimy się o Adama Smosna. Chcemy go przynosić z Żerardowa w naszych modlitwach, tak jak to mamy w zwyczaju w Żerardowie, aby o niego się modlić, aby go Bóg błogosławił. Panie, prosimy Cię, błogosław Adama. Wlewaj w jego serce pokój, pewność, wiarę, wzmacniaj jego braci, wzmacniaj jego rodziców, błogosław tą rodzinę, Panie. Dodaj mocy, siły, objawienia i takiego poczucia, że są w Twoich rękach, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlimy się też, chcę się modlić o Ryszarda Drozda. Panie, modlę się w imieniu Jezusa o ten szczególny czas teraz w jego życiu, abyś go wzmacniał, abyś go otaczał swoim miłością, abyś go prowadził i właśnie, abyś go uświęcał, abyś go wypalał, Panie. On poddaje się Tobie, on ma pragnienie, Panie. I widzisz, przed takim wyzwaniem stoi. I składamy to Tobie, Boże, wierząc, że Ty nad wszystkim czuwasz, Panie. Ty go kochasz, Ty go miłujesz i Ty go przeprowadzisz. Chcę się modlić też o Wieśka Kowale, tam daleko, nie wiem, może nas ogląda teraz Wieśku. Modlimy się o Ciebie, błogosławimy Ciebie, bo jesteś daleko tam na obczyźnie, ale pamiętamy o Tobie też. Panie Boże, dziękujemy Ci za Niego. Błogosławimy Go, Panie. Prosimy Cię o szczęśliwy powrót, już niedługo, do domu, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlimy się też, Panie, chcę się modlić o małżeństwo Świdrów. Na pewno Andrzej nas ogląda, bo zawsze ogląda, więc błogosławimy Ciebie, Andrzeju, Danusie. Panie Boże, przynosimy tą rodzinę wierną, wspaniałą, ciepłą, dobrą, Panie, z Limanowej. Prosimy Cię, Boże, o nich, abyś był pocieszeniem, abyś był Jeszua właśnie ratunkiem, abyś był Emanuel, Bóg z nami w szczególny sposób, w szczególnie mocy, Panie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlimy się też o Roberta, dzisiaj akurat jest z nami, o jego nogę. Panie Boże, błogosławimy Roberta, błogosławimy tą chorą nogę. I Panie, ja Ci dziękuję, że możemy i mamy prawo powiedzieć, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to Ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa, bądź zdrowy. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym zdrowiem. Tak jak dzisiaj czytaliśmy w psalmie, objawiłeś się jako lekarz, Panie. Objawiłeś się nad Mateuszem, objawiłeś się nad Adamem, objawiłeś się nad Robertem, nad każdym, kto tego potrzebuje, Panie. I wierzymy, że nie tylko możemy, ale powinniśmy i mamy prawo przychodzić do Ciebie w takiej modlitwie. Dziękuję sobie za to, że jesteś takim właśnie Bogiem. Poproszę teraz diakon Romę, aby mogła poprowadzić nas też w modlitwie o parę spraw. No tak, Panie. Tak, dziękuję Ci za to, Boże, że możemy do Ciebie przychodzić, że jesteś wielki, potężny i Ty powiedziałeś, że mamy w Tobie wszystko, że jesteś wszystkim we wszystkim. Dlatego, Panie, dzisiaj ja chcę modlić się o tych, którzy się lękają i boją. O to, że jest ogłoszona epidemia, Panie, że jest koronawirus, Panie. Ale to w Tobie, Panie, nie jest niczym przed Tobą, bo Ty dzisiaj w Psalmie 103 do nas mówisz. Ty leczysz wszystkie choroby moje. Możemy powiedzieć, Bóg leczy wszystkie choroby moje. Nie musimy się lękać, nie musimy się bać. Chodzimy w Bożej obecności i wyznajemy Boże zwycięstwo nad koronawirusem. Panie, ja proszę Cię o to, abyś Ty wszedł w tą sytuację. Panie, abyś odrzucił od nas, od naszego kraju, ale też od świata tą sytuację, którą przyniósł koronawirus, abyś osłabił jego moc. I ogłaszam to w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteś wielkim, potężnym Bogiem, który leczy. Panie, ja chcę dzisiaj oddać Ci naszą władzę. Ja proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty dzisiaj przychodził do władzy w Polsce i na świecie, Panie, dlatego, że potrzebujemy Twojego prowadzenia i nasza władza potrzebuje Twojej mądrości. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś prowadził władzę, dlatego, że mamy modlić się o władzę. Boże, Ty wykorzystujesz każdą władzę. Ja też proszę Cię dzisiaj, Panie, o wybory w Polsce, o to, abyś Ty dał taktykę, Panie, dla władzy, jak to ma być i kiedy ma być, aby to był Twój czas, Boże, i aby były ta osoba wybrana, którą Ty nam
na ten czas potrzebujesz. Dziękuję Ci, Boże, że możemy to oddawać przed Twój, Boże, tron, że Ty masz władzę i moc, Ty masz swój majestat i to ogłaszamy, Panie. Panie, dziękuję Ci za władzę w Polsce, dziękuję Ci za władzę w każdym naszym kraju, w każdym miejscu naszego kraju, Panie. I dzisiaj też dziękuję Ci za władzę w Nowym Sączu. I Boże, dzisiaj wracałam ostatnio z mojej pracy i słyszałam, że jest susza, że jest sucho, a przecież Ty dajesz deszcz na spieczoną ziemię. Panie, Ty możesz dać deszcz. Ja dzisiaj proszę Cię, aby przyszedł deszcz, Panie, aby przyszedł deszcz nad Polskę. Mówię o deszczu, o fizycznym deszczu, który potrzebny jest na naszą ziemię, Panie. Amen. Amen. Cudownie jest uwielbiać Pana. Amen. Amen. Dzisiaj mamy taką możliwość, że może to być kilka osób. Szkoda, że Żeraton jest tak daleko, bo następną niedzielę mogę zrobić listę. Ale jeśli ktoś by chciał, Żeraton ma przyjechać, słuchajcie, drodzy, i na następną niedzielę, no to może się zapisać na listę i przyjechać. Ja zachęcam serdecznie. Nie mamy teraz kolekty, więc w jakiś sposób już którąś tam niedzielę nie zbieramy tej części naszej ofiary, która wynika z kolekt, więc proszę, byście mieli też otwarte serca, w miarę możliwości oczywiście, i dokonywali, pamiętali o stałych przelewach lub też o sporadycznych przelewach, jak tam ktoś może coś tam dorzucić do tego naszej wspólnej puli, to będziemy bardzo wdzięczni.
czyli w imieniu całej wspólnoty, bo to są nasze pieniądze i one nas błogosławią. I tych, którzy pośród nas mają ciężko. I ci, którzy pośród nas teraz tracą pracę, albo są w strachu, albo już mają trudną sytuację, albo będą mieli, tym pomagamy. Więc bardzo proszę, abyśmy o tym pamiętali. Dobrze. Jak zawsze przypominam o tym, że we wtorek, środę i czwartek mamy o 18 stream uwielbienia. We wtorek i czwartek ja mam tą przyjemność, to jest na moim Facebooku. Natomiast we środę Darek Smosna, diakon Darek Smosna z Żyrardowa streamuje, więc jeżeli tylko ktoś chce, to bardzo, bardzo zachęcam. To jest pół godziny takiego czasu, wiecie, wyodrębnionego spośród dnia, kiedy możemy usiąść. Czy nawet ktoś mi napisał, myłam naczynia i włączyłam sobie uwielbienie. I nagle lepiej mi się zaczęło mieć naczynia i tak serce moje urosło. I to jest wspaniałe świadectwo, piękne świadectwo, bo to jest taka wspaniała nasza możliwość. Słuchajcie, mamy w maju oczywiście zaplanowany weekend zborowy, to dotyczy Nowego Sącza, ale wszystko wskazuje na to, wygląda na to, że w maju ten weekend zborowy będzie niemożliwy. Więc nie wycofujemy się, ale myślimy o zmianie terminu. Będziemy po prostu przekładać ten weekend zborowy gdzieś na jesień w jakimś terminie, więc ci, którzy pytają, co z weekendem zborowym, no to niestety w maju go nie będzie, ale będzie. No chyba, że jakiś cud się stał, jakieś objawienie, nie wiem, Jolka przyniesie słowo, ma być weekend zborowy, tak mówi Pan, no to będę posłuszny. Tak, proszę? Jak? Ale Ty nie masz na imię Jola, tak powiesz. Dobrze, jeszcze tylko taka rzecz drobna. Ja w każdą niedzielę i w tygodniu rozsyłam SMS-y o pewnych bieżących rzeczach. W niedzielę wysyłam takie ogólne, w tygodniu też. I mam taką prośbę, bo zasada jest taka, że ja wysyłam do grupy liderów, a oni proszę, żeby rozsyłali innym. Natomiast wiem, dzisiaj, w tym tygodniu doszła do mnie taka informacja, że ktoś, jedna osoba w ogóle nie otrzymuje. Jakoś tak może się złożyć, że ktoś akurat nie jest u nikogo, żadnego lidera na takiej liście. Jeżeli ktoś jest taki, kto takich SMS ode mnie nie otrzymuje, to bardzo proszę o sygnał do mnie albo do mojej żony i jakoś postaram się go umieścić przynajmniej na mojej liście, żeby te informacje bieżące docierały do wszystkich, bo to jest ważne, żeby te informacje do wszystkich docierały. Dobrze, to chyba wszystko. Moja żona dzisiaj ze mną jest, więc nic mi nie przypomina, więc jest dobrze. Okej. Okay. Kochani, w takim razie pozwólcie, że będę chciał się dzisiaj z wami dzielić słowem. Tak, muzycy mogą sobie usiąść. Dlatego mówi Pan, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Patrzcie więc uważnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując dany Wam czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, co jest wolą Pana. I nie upijajcie się winem, którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełniani Duchem Świętym. Lub napełniajcie się Duchem Świętym, rozmawiając z Tobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu Ojcu, ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. Tytuł mojego dzisiejszego okazania to czy po staremu, czy od nowa i przebudzenie. Miałem taki piękny slajd przygotowany. On tam jest na pulpicie, jak Ci się udało tam go wrzucić, to byłoby fajnie, Daniel. On tam jest na pulpicie, gdzie tam z prawej strony. Ale podtytuł mojego kazania dzisiejszego to jest taki podtytuł, który sobie wymyśliłem. Kto by pomyślał? Oglądałem niedawno starą kronikę, w której w 1985 roku był 1 maj. I w trakcie tego 1 maja, w trakcie tych obchodów, Wojciech Jaruzelski, który wtedy był pierwszym sekretarzem, szefem państwa, rady państwa i tak dalej, i premierem, mówił takie oto słowa.
Zmiany w naszym kraju są nieodwracalne. Nic nie zmieni nigdy tego, że jesteśmy socjalistycznym krajem połączonym nierozerwalną więzią ze Związkiem Radzieckim w Układzie Warszawskim. To się nigdy nie zmieni, to się nie może zmienić. I wszyscy ci, którzy myślą, łudzą się, że coś się może tutaj zmienić, niech jak najszybciej pozbędą się złudzeń. Lubię oglądać stare kroniki. Uśmiechnąłem się wtedy i pomyślałem sobie, kto by pomyślał. I przypomniało mi się, jak pewien mój kolega z liceum, ja liceum kończyłem właśnie w połowie lat 80., opowiadał mi taką historię, jak jego ojciec właśnie w latach 80., zdawaliśmy wtedy maturę, mówił, jak to bardzo dobrze się stało, że nie włączył się w ten niepotrzebny nikomu nurt solidarności. W jego zakładzie pracy, to był duży zakład pracy, ponad 1000 osób zatrudnionych, chcieli go zrobić szefem Solidarności. Nie, absolutnie odmawiał, to jest niepotrzebne. I w latach 85-86 roku mówił swojemu synowi, widzisz, miałem rację, to wszystko była złuda, to wszystko były mrzonki, nic z tego nigdy nie będzie. Spotkałem go w 94 roku, jak już byłem w Skawinie, i mówi, wiesz co, mój tata w przypływie szczerości powiedział, że dzisiaj bardzo żałuję. Mówi, kto by pomyślał, że to wszystko tak bardzo się zmieni. Tylko niektórzy potrafią zaryzykować, rozpoznać czas, rozpoznać chwilę. To potrzeba było ryzyka wtedy. A jednak ci, którzy zaryzykowali, mieli rację. Uchwycili się tej nadziei, trzymali tą nadzieję i potem nagle okazało się, że mieli rację. Czy potrafimy dzisiaj rozpoznać to, co Bóg dzisiaj czyni, co dzisiaj mówi do nas? W latach 90. pamiętam, był taki okres takiej niesamowitej odwilży. Jeździłem wtedy, byłem częścią takiego programu, który nazywał się Misja Namiotowa. Jeździliśmy po całym kraju, po całej Polsce. Rozkładaliśmy taki duży namiot na ponad 100 osób. Graliśmy, śpiewaliśmy, do południa chodziliśmy na miasto, rozdawaliśmy ulotki, zapraszaliśmy na wieczór, wieczorem była ewangelizacja, my dawaliśmy jako zespół koncert. Potem było zawsze jakieś słowo, ludzie wychodzili do przodu, modliliśmy się. Był taki okres, kiedy wydawało się, że oto nadchodzi czas, w którym Polska, wybaczcie, powiem wprost, tak jak my to mówiliśmy w kuluarach, Polska stanie się krajem protestanckim. Polska stanie się krajem ludzi wierzących. Jeszcze 2-3 lata i 40, 50, 70% tego kraju będzie nowo narodzone. Mieliśmy taką wielką nadzieję. A potem nagle okazało się, że wiele spraw, które wydawało się, że już coś się niesamowitego zmieni, nagle nie zmieniło się tak, jak myśmy o tym myśleli. W latach 90. Francis Fukuyama napisał taką książkę Koniec historii. Znany publicysta, pisarz, naukowiec, który napisał, tak w dużym skrócie parafrazując w tej swojej książce, która stała się bestsellerem na skalę całego świata, miliony egzemplarzy sprzedanych, wszyscy politycy powtarzali to, ekonomiści powtarzali, oto koniec historii. Wszystko to, co miało się już wykonać, się wykonało. Teraz przed nami pokój i bezpieczeństwo. Teraz przed nami jesteśmy na prostej. Upadł mur berliński, upadł system komunistyczny, jest odwilż, wszyscy współpracują ze sobą. Europa nagle staje się innym światem. Oto przed nami ścielanka, błyskotliwa, wspaniała przyszłość. Potem przyszło rozczarowanie. Jedna wojna, druga wojna. Wiecie, co było na Bałkanach w latach 90. Potem wojna w Iraku. A potem przyszedł 11 września 2001 roku i tak jakby grom z jasnego nieba nas strzelił. Nagle się okazało, że świat nie jest taki, jaki myśleliśmy. Potem pamiętam lata 2000. Eksplozja internetu, eksplozja telefonów komórkowych. Nagle nasz świat się zmienił. Nagle dostęp do informacji w zasięgu ręki dla każdego w internecie. Potem przyszedł kryzys 2008 roku, zawiedzione nadzieje, przerażenie.
A potem premier Cameron w 2013 roku ogłosił, że zróbmy referendum brexitowe. W kuluarach mówił tak, na pewno to nie przejdzie. Ale mówił do swoich współpracowników, w swoim gabinecie mówił tak, czytałem w jego biografii, więc wiem, mówił w taki sposób. Potrzebujemy to zrobić, dlatego żeby pokazać wszystkim niedowiarkom, że Wielka Brytania jest tak mocno osadzona w Unii Europejskiej, że nic nie jest w stanie jej ruszyć. To jest niemożliwe. Tego się nie da zmienić. Na dobre i na złe jesteśmy w tej Unii, zawsze będziemy. Brytyjczycy nigdy nie powiedzą Unii nie. To jest niemożliwe. A potem przyszedł rok 2016 i nagle wszyscy ze zdumieniem odkryli, a jednak to jest możliwe. A jednak to jest możliwe. Pamiętacie kryzys z uchodźcami? Kiedy wydawało się, że nie do rozwiązania sprawa, mnóstwo ludzi ginęło. Jedni mówili absolutnie zamknąć granice, inni mówili, no przecież to jest chrześcijańska, bo przecież chrześcijanin nie może tak robić, żeby zamykać. Ile było debat, ile było dyskusji. Niesamowity kryzys. A w międzyczasie wszyscy, każdy pewnie z nas, gdzieś tam na jakimś etapie oglądał film, w którym scenariusz sensacyjny mówił o epidemii, która zalewa świat. Prawda? Na przykład jakieś takie filmy, są takie bardzo popularne filmy, że ludzie zamieniają się w zombie. Albo, że coś tam się dzieje i lekarze, prawda, w ostatniej chwili zamykają jakieś miasto i pracują i już ten wirus ma się wydostać, ale oni jednak uratowali świat. I wszystko jest wspaniale i dobrze. A to nagle przed rok 2000, końcówka 19, 20 i nagle się okazało, że żyjemy w filmie. Żyjemy w scenariuszu sensacyjnym. Filmu pod tytułem Pandemia. Już nawet nie epidemia, tylko pandemia. Przyzwyczajamy się czasem, że coś będzie, że coś nam zostało dane i że pozostanie z nami na zawsze. A potem przychodzi chwila, moment i się okazuje, że to nie jest żaden fundament. Że to, co uważamy za pewnik, wcale nie jest takie pewne. Człowiek próbuje znaleźć sobie jakieś pewne oparcie w polityce, władzy, pieniądzach, karierze. A potem przychodzi moment, w jednej chwili, wszystko upada. Wszystko przestaje być fundamentem. Co w takim razie dla nas dzisiaj jest tak naprawdę fundamentem? My wszyscy o tym wiemy. Niebo i ziemia przeminą. Człowiek jest jak trawa. Dziś jest, jutro go nie będzie. Ale słowo Pana trwa na wieki. Przypomina mi się fragment z Ewangelii Łukasza, który pozwólcie, że odczytam. I powiedział im podobieństwo, mówiąc, pewnego bogatego człowieka obrodziło pole. I rozważał w sobie, mówiąc, co mam zrobić, skoro już nawet nie mam gdzie gromadzić moich skarbów. I powiedział, to uczynię, zburzę swoje spichlerze i zbuduję większe. Zgromadzę wszystkie moje plony i wszystkie moje dobre. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr zrobionych, założonych, odłożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz i pij i bądź dobrej myśli. A Bóg powiedział do niego, bezmyślny, głupcze, racha, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak będzie i z tymi, którzy dla siebie gromadzą skarby, a nie wzbogacają się u Boga. Na naszych oczach świat się rozpada. I gdy Biblia mówi, że gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, widzimy to na naszych oczach. Rozpada się świat, na którym do tej pory opieraliśmy w jakiś sposób nasze poczucie pewności, albo świat opierał poczucie pewności w polityce, w rozbrojeniu, w dobrobycie, w wzroście gospodarczym, w demokracji, która też nie zdaje kompletnie egzaminu ostatnio. I człowiek szuka tego pokoju i bezpieczeństwa. I tego pokoju i bezpieczeństwa nie ma ani w polityce, bo nigdy świat nie był podzielony tak jak dzisiaj, nawet za czasów komunistycznych.
ani w gospodarce, bo widzimy, co się dzieje. Wystarczy jeden malutki, mikroskopijny wirus i wszystko nam się wali. A ja kiedyś powiedziałem, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby to nie był wirus, który gdzieś tam jakąś grypą zaraża i śmiertelność wynosi tam 0, czy chyba 2%. 4,5. Czy 4,5, tak? A gdyby to był wirus, którego śmiertelność wynosi 85%. I ludzie padają pokotem jak muchy. Nawet nie chcę myśleć. Ale polityka, gospodarka to jedno. A co z sercem człowieka? Człowiek szuka pokoju i bezpieczeństwa. Próbuje go znaleźć wszędzie i nie znajduje. I nie ma tego pokoju. Kto by pomyślał? Czasem, albo może nawet więcej niż czasem, bardzo często nasze wyobrażenia odbiegają od rzeczywistości, którą Bóg zaplanował. Pomyślmy o przykładach biblijnych. Noe. Kto by pomyślał, że oto Bóg powie do pewnego człowieka, słuchaj, zbuduj łódź, zbuduj arkę. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Ewan Wszechmogący. Ktoś oglądał? Może ci też oglądali, może pamiętali. To jest taki film, komedia, której Bóg przemawia do jednego z kongresmenów Stanów Zjednoczonych, aby wybudował arkę. No i tam różne ma perypetie. Wszyscy się z niego śmieją, wszyscy z niego szydzą. Wiecie, ile wiary, ile zaufania do Boga musiał mieć Noe, żeby, chciałem powiedzieć Mojżesz, ale to nie Mojżesz wziął zwierzęta do arki. Ile wiary musiał mieć Noe, żeby przez 100 lat budować coś pośród szyderstwa. Kto by pomyślał, że wytrysną wody z ziemi i wody z przestrzeni i zaleją cały świat? Kto by przypuszczał? Kto by przypuszczał, że mury Jerycha się zawalą? Ja nieraz sobie wyobrażam, jak to było, gdy Izrael obchodził codziennie Jerycho dookoła. A sobie wyobrażam, że w pierwszym dniu to ci tam na tych murach Jerycha, to może w pierwszym dniu to może sobie myśleli, kurczę, coś jest nie tak. W drugim może już byli obojętni, ale w trzecim, czwartym to chyba rzucali obłyskami. I myśleli sobie, jakieś dziwolągi, wariaty chodzą. A sobie właśnie, a co? Kto by pomyślał? Abraham. Gdy przygotowywałem to kazanie, to przypomniałem sobie o jednej fenomenalnej rzeczy. To taka mała dygresja, wybaczcie. Wiecie, że na początku Abraham miał na imię Abram. Tak? A potem Bóg zmienił jego imię na Abraham. To jest fenomen. Jest taka hebrajska litera. Chach. Ona wygląda jak taki stołeczek. Okay? Takie coś. Ta litera oznacza hach, czyli tchnienie, czyli dech albo tchnienie, okej? Okay? Ona też się mieści w tym nazwie Ducha Świętego Ruach. I gdy Bóg zmienił imię Abraham na Abraham, to tchnął w niego to hach, tego swojego ducha. To jest fenomen, jak Biblia cudownie to nam opisuje. Ale kto by pomyślał? Noe miał wykonać pewną pracę, która wyglądała na kompletnie bezsensowne. Abraham miał czekać. Nie do końca mu się to dobrze udało, ale jego rolą było czekać. Ale obydwaj musieli rozpoznać. Tak jak ten ojciec mojego kolegi nie rozpoznał tego, że Solidarność to jest jednak przyszłość. Tak jak ludzie, którzy nieraz wydaje im się, że są bezpieczni, nie rozpoznają tego, że to wszystko może za chwilę runąć. No i Abraham rozpoznali, że to, co Bóg mówi, to się wypełni. Pomyślmy o Jezusie. Kto by pomyślał? Izraelici czytali proroctwo o Mesjaszu. Nie widzieli. Wczoraj oglądałem fascynujący program. Pewna organizacja chrześcijańska wyszła na ulicę Jerozolimy i napotkanych ludzi pytali, czy znają 53 rozdział Izajasza, oryginalny. I tym ortodoksyjnym i różnym innym Żydom poprosili, żeby przeczytali ten fragment. O kim autor mówi?
którzy ze zdumieniem odkrywali, że możliwe, że to chodzi o tego Jeszue, który 2000 lat temu został ukrzyżowany. Że jednak tam jest napisane. Tam jest napisane. Ale wtedy swojego nie przyjęli. Mieli zasłonę przed oczami. Do swoich przyszedł. Ale swojego nie przyjęli. Abraham przez wiele dni musiał powtarzać sobie: wierzę. Wierzę. Aż w końcu Bóg powiedział, że jego wiara poczytana mu została za sprawiedliwość. Chociaż po drodze miał potknięcie i to dosyć poważne. Noe sobie wyobrażam, że przez te lata codziennie musiał rano budzić się, wstawać i być może nieraz sobie mówił: tak, idę do pracy. Mimo wszystko. Chociaż jest mi ciężko. Chociaż może inni szydzą, ale idę. Jaką pracę ty musisz wykonać? Co ty musisz rozpoznać dzisiaj dla siebie? Ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, która liderem z pewnego kościoła, który do mnie zadzwonił. Tak bym chciał, żeby już było. Niech już będzie po staremu. Niech już będzie, już tak tęsknię, żeby przyszła ta normalność. I pomyślałem sobie wtedy, czy to naprawdę, co się dzieje teraz wokół nas, jest po to, abyśmy tak po prostu przez to przeszli i potem, aby wróciła normalność, żeby wszystko było po staremu. A może właśnie przez to wszystko, o czym do tej pory mówiłem, przez te wszystkie wydarzenia, które wokół nas się dzieją i działy przez ostatnie lata, może Bóg coś mówi do nas. Czy rozpoznamy? Czy zobaczymy? Czy usłyszymy? Może Bóg mówi: potrząsam tym światem, zmieniam ten świat, przygotowuję ten świat na coś, co chce sprowadzić na ten świat. Czy będziecie gotowi? Gdy przygotowywałem to kazanie, tak sobie rozmawiałem z Bogiem. I Bóg tak jakby mówił do mojego serca: Jacek, mam fascynujące rzeczy dla ciebie, dla Kościoła, dla Polski. Jest jakaś droga, jest jakaś praca do wykonania. Czy pójdziesz ze mną? Czy pójdziesz ze mną? Czy przygotujesz swoje serce? Czy dostrzeżesz to, co ja mówię do świata, to, co ja robię w tym świecie, i pójdziesz za tym i powiesz: tak, Panie Boże, chcę w tym być. Chcę mieć udział w tej Twojej Bożej solidarności, która przyniesie wolność. Chcę mieć w tym udział. Ale nie biernie. To nie chodzi o to, żeby biernie mówić: dobra, zgadzam się. Ale jest jakaś praca dla ciebie i dla mnie do wykonania. Jest coś do rozpoznania w twoim życiu i moim życiu. Jest jakaś mobilizacja, której potrzebujesz, drogi bracie, siostro, przyjacielu, który słuchasz tego kazania. Jest jakaś praca do wykonania. Jest jakaś wewnętrzna mobilizacja. Może post, może modlitwa. Może są dawne sprawy, które są nieuregulowane, które należy w twoim życiu uregulować. Może są jakieś rzeczy, które Bóg do twojego serca mówi: odkop stare obietnice, uchwyć się na nowo nadziei, przyjmij na nowo to, co do ciebie mówiłem, uchwyć się wiarą, abyś był gotowy na to, co ja chcę uczynić w tym świecie. Może właśnie tak jest, że jest jakaś praca do wykonania, jest jakiś czas do przeczekania, do przygotowania. A może chodzisz, idziesz przez pustynię jak Izrael i może zadajesz sobie pytanie: po co to wszystko? Rozmawiałem w tamtym tygodniu z jedną osobą, która szczerze mi powiedziała: dziś zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, że oddałam swoje życie Jezusowi. Wszystko się wali wokół mnie. Praca mi się zawaliła. Mam rachunki, mam kredyty, nie wiem co dalej. To po to zrezygnowałam ze wszystkiego i oddałam swoje życie Bogu, żeby teraz zostać z niczym? Gdzie ten Bóg, który miał się o mnie troszczyć? Może tak jest, że idziesz przez pustynię i każdego dnia zadajesz sobie takie pytanie. Bóg się nie gniewa na ciebie, że zadajesz takie pytanie. Ale Bóg cię wypala. Dzisiaj w trakcie uwielbienia mówiłem, gdy wołaliśmy
Może ta osoba, jeśli teraz nas słuchasz, może nieraz śpiewałaś: uświęć mnie, Panie, oczyść moje serce. Może to jest właśnie to. Może to jest ten moment. Może to jest ta próba. Bo Kościół to coś więcej niż nabożeństwo. Bo chrześcijaństwo to coś więcej niż jakakolwiek struktura. Jakoś potrzebujemy, mamy też w naszej wspólnocie. Ale Kościół to coś więcej. Zawsze powtarzam, że chrześcijaństwo to nie organizacja, ale organizm, a Królestwo Boże to nie religia, ale relacja. Także nasza. Rozpoznaj to, co Bóg dzisiaj mówi do ciebie. Rozpoznaj to, co mówi, co robi wokół ciebie. Nie wiem, mógłbym zaryzykować pewne deklaracje, co przypuszczam, że Bóg przygotowuje w najbliższym czasie. Ale chcę wam powiedzieć, że jestem przekonany, teraz, zwłaszcza po tym koronawirusie, po tej epidemii, że nie będzie lepiej. Będą mijały lata i będzie coraz gorzej. Coraz mniej bezpieczeństwa, coraz mniej pokoju, coraz mniej stabilizacji. Dlaczego? Piszcie do Hebrajczyków. Tak Pan Bóg też przez ten werset ostatnio do mnie tak mocno przemówił. Ten, którego głos wówczas wstrząsnął ziemią, teraz obiecał, mówiąc: ja jeszcze raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem. Więc to jeszcze raz oznajmia, że te rzeczy, które są wstrząsnięte, podlegają poruszeniu jako stworzone, aby pozostały, albo aby okazały się te, których niemożliwe jest, aby nimi wstrząsnąć. Potrzebujemy być może w naszym życiu kliknąć formatuj. Potrzebujemy postu, determinacji, walki o wiarę aż do krwi. Pamiętacie, Pan Jezus w Obrójcu tak bardzo się modlił, że Jego krople potu stały się jak krew. Paweł też pisze: wy jeszcze nie walczyliście aż do krwi. Czy my dzisiaj w Polsce, w 2020 roku, jako Kościół, czy my już walczyliśmy do krwi? Nie sądzę. Bóg mówi: zmieniam ten świat. Bóg mówi: potrząsam tym światem. Będzie coraz gorzej. Ale dla was, dla nas, dla mnie, uwaga, będzie coraz lepiej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że gdy ten świat będzie się walić w moim sercu, w moim życiu i w twoim życiu, tak Bóg chce, będzie objawiać się niezwykła moc, niezwykłe cuda, niezwykłe namaszczenie. Boża filozofia jest taka, że w naszej słabości objawia swoją chwałę. I Bóg będzie potrząsał tym światem. Nie wiem jeszcze, co przyjdzie nam przeżyć. Nie chcę tutaj deklaracji żadnych składać, ale pamiętacie mój sen sprzed wielu lat, który też jest w moim sercu i nim żyje. Dzisiaj jest wirus. Co będzie jutro? Nie wiem. Ale wiem, że gdy przyjdzie taka chwila, kiedy wszystko się zawali, ja, Jacek Gorowski, ja chcę być tym, który będzie stał i będzie mówił: Bóg jest nadzieją. Ja chcę być głosem Jego dla świata, wtedy, kiedy wszystko będzie się walić, że Bóg jest dobry, że Bóg jest nadzieją, że to, co ma przeminąć, musi przeminąć. To, co ma się zawalić, musi się zawalić, aby cały świat zobaczył, że jedynie w Bogu jest nadzieja i siła. Zakończyć chcę takim wersetem, też z Hebrajczyków. Mają więc bracia taką odwagę, aby przez krew Jezusa wejść do świętego miejsca drogą nową, żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez Jego ciało. I wielkiego kapłana nad Domem Bożym. Zbliżmy się, przyjdźmy, przystąpmy ze szczerym sercem, w pełni wiary,
mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte wodą czystą. Zachowujmy wyznanie niewzruszonej nadziei, bo godny jest ten, który dał obietnicę i on ją wykona. Chcę się modlić na koniec. Jeśli możecie, proszę, zamknijcie swoje oczy tam, gdzie jesteście, w swoich domach. Chcielibyśmy się modlić. Panie, nie chcemy być jak ślepi, którzy nie widzieli i nie rozpoznali Twojego przyjścia. Nie chcemy być jak Jerozolima, która nie rozpoznała dnia nawiedzenia i Ty powiedziałeś, że nie pozostanie kamień na kamieniu, bo nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Panie, chcemy rozpoznać czas. Chcemy usłyszeć, Panie, co mówisz. Słyszymy, co mówisz do świata. Nie chcemy, Panie, aby ten wirus minął i żeby wszystko było po staremu, ale chcemy odnowy, przebudzenia, poruszenia naszych serc. Panie, chcemy przyjąć to, co dajesz. Chcemy wierzyć, że Ty jesteś Bogiem, który nas przeprowadzisz przez wszystko, ale chcesz, abyśmy poszli z Tobą w Twój sposób i abyśmy byli Twoim głosem dla tego świata. Panie, modlę się o każdą osobę, która słucha, albo może będzie słuchać tego kazania. Panie, abyś mówił w Duchu Twoim Świętym, do naszych serc, co potrzebujemy zrobić, co musimy oczyścić, co musimy zreorganizować w naszym życiu, co musimy jeszcze zmienić, co musimy zostawić, abyś, Panie, Ty mógł przez nas mówić do tego świata w mocy cudów, w mocy Twojej chwały, nie dla naszej satysfakcji, nie cudów dlatego, żebyśmy mogli powiedzieć, że albo w naszym kościele, albo przez moje ręce, ale Panie, w mocy Twojej, abyś Ty mógł przyjąć chwałę, aby nas nie było, ale abyś Ty był uwielbiony i wywyższony. Panie, proszę Cię o Kazę Denys, proszę Cię o Kościół Żerardowi w Nowym Sączu, proszę Cię o wszystkich tych pastorów, z którymi mam kontakt, na których mam wpływ, proszę Cię o wszystkich ludzi, na których my, jako chrześcijanie, mamy wpływ. Panie, proszę Cię o to, abyśmy przyjęli, abyśmy wykorzystali ten czas, aby ten czas, który teraz nam dałeś, niezwykły czas skupienia, niezwykły czas oddzielenia, niezwykła szansa dla nas nam dana, abyśmy ją wykorzystali i abyśmy byli już nowymi ludźmi po tej epidemii, nowymi kościołami po tej epidemii. Panie, w imieniu Jezusa, abyśmy byli nową społecznością. Panie, chcemy tego. Chcemy być Twoim głosem w Twojej mocy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wypełnić Twoją wolę. Amen. Amen. Proszę, zespół, chodźcie, drodzy. Halleluja. Chwała Jezusowi. Pięknej, wspaniałej niedzieli Wam życzę i wspaniałego, cudownego tygodnia. Niech Bóg mówi do naszych serc. Nie tylko mówi, ale niech działa. I niech się rozwija w tym działaniu. Niech ma wolność działania. Zaśpiewamy pieśń i zakończymy nasze dzisiejsze nabożeństwo. Halleluja. Twe drogi są najlepsze. Najlepsze dla mnie są. Gdyż Ty, Panie, wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest. I tak, Boże, chcę z tego miejsca dziękować Ci, że Ty wiesz najlepiej, co jest dla nas najlepszego. Ty przygotowałeś dla nas wspaniałe rzeczy przed nami. Yeah.
zawsze troszczył się. Miłość Ojca, niech będą z wami. Amen. Amen. Amen.